No dobra, idziemy penetrować ten magazyn żywności. Bo oczywiście z tej strony żuraw.pl, witam Was w kolejnym odcinku z Fallout 4. Przed tą wyprawą jeszcze wróciłem się do sanktuarium i przerobiłem zdobytą na mocarnym bandycie tą samoróbkę, rewolwer. On ma niezłe nawet statystyki w tej chwili. Zaraz Wam pokażę. Magnum go nazwałem, on ma 42 obrażenia. Amunicja 45, ale zadaje o 50% więcej obrażeń ludziom, czyli naprawdę duże obrażenia zadaje ludzkim przeciwnikom, bandytom, i to będzie broń w sam raz, żeby użyć jej przeciwko bandyckim szumowinom. Ale dobra, gdzie jest mój pies? Gdzieś pies mi zginął. O, pies też dostał pancerz z jakiegoś psa bojowego, dostał kaganiec, obroże. Także jest chłopaczek. Makaron z serem. Okej. Jest chłopaczek kryty. Idziemy teraz posprzątać bandyckie szumowiny. Byle pies mi tylko nie wszedł tutaj nie za szybko. No, nie trafiłem. Ale teraz już trafiłem. Rozbój. Dostał w łeb tam. Dobra. Klucz do kół. Nic ty nie masz dobrego. Przeładujemy. Ona trochę wolno. Szybko strzelność ma niską, tak? Paliwo do miotacza. Ognia. Whisky. Wściekły sprężynowiec. Zwiększone obrażenia po każdym kolejnym trafieniu do tego samego celu. A weźmiemy, dlaczego miałbym nie wziąć? Żółty hełm lotniczy. Nabój cewka przekaźnika mocy, okej. Idziemy dalej. Co my tu mamy? Butelka po gorzałce, whisky, wódka. Wyłącz to radio. Ale pójdziemy tędy najpierw, zobaczymy, co tu się dzieje. Włączymy światełko. Auć! No to teraz się zaskoczyłem. Rzeczy. Filet z gacza. O dobra, zjem to. No, ale teraz to mnie zaskoczyła ta bomba. Nie powiem, że nie. Zaskoczyła mnie to mocno, ta bomba. O, to zauważyłem, rozbroiłem. Za to powinny być jakieś punkty doświadczenia. Są tu jeszcze jakieś miny. Tak, na pewno.
Możesz mnie cmoknąć w ten sposób. Nie zdychaj już, tylko... Gdzie ty jesteś, głupia? Dobra, zabita. Jeszcze ktoś tu się będzie plątał. Dobra, wszedłem. Tu? Tak, jestem ciągle żywy. Mutarogacz, grillowany redrakan. Mam. Zobaczcie. O, la 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 la. Chcecie, żeby wam rzucić coś? Ja też wam rzucę. Masz, psycholko. Stealth boy. Rzucają tymi... Koktajl motowa, mina obłamkowa. Że nie macie co robić, bandyty cholerne, tylko rzucać tymi... Zaraz wam rzucę granata. Dobra. Ja się uzbroję w granaty. Oj. Auć. Ktoś tu chyba nie żyje. Ktoś tu chyba nie żyje. Czy nie powinien być jeszcze jakiś ten? Powinienem się bać, powiadasz. Dobra, ja się wracam. Nie wiem, gdzie jest pies. Gdzieś mi znowu zwiał. Kotlet z kretoszczura sobie zapierdzieliłem, dobra, tu wyczyściłem z tej strony. Z tej strony dopiero będę czyścił. Puszka aluminiowa to się może przydać, bo to będzie aluminium. Wieżyczka z karabinem. Steampunk antyrat. O, grubas. Weź. Grubas się może przydać na jakichś bossów. Wymaga najwyższego poziomu hakera. Czyli tędy nie wejdę, ale mogę pójść tędy. Zaraz nie było, że takie śminy leżą. Tu nie może go zaraz wyskoczyć. O rady, nie, nie, nie. To
Tu się nabawić można jedynie radioaktywności. Przeskoczyłem. Nabój do strzelby. Tu nic ciekawego nie ma chyba. Nie, jest. Zasobnik na broń. No i już. Ogniwo fuzyjne, dobra. To są jakieś drzwi. Do czego to są drzwi? Jeszcze mi ktoś powie. Gdzieś jest jakaś wieżyczka. O, kolejne ogniwo fuzyjne. Super układ scalony. Pudełko z kapslami. Gitmy. Co ty nie powiesz? O, proszę. I ładnie już załatwiłem ją. Jego. Faktycznie nie potrwało to długo. Cicho. Kapsel, nabój. Ja jestem niczym? Kto miał zabawę? Z czego miałeś zabawę? Zaraz skopię ci dupę. O, za pierwszym razem mi się udaje. Dobra, idziemy wyżej. Ależ ty teraz mi załatwiłeś. Steampack, nie? Wspomagacze, no gdzie jest mój steampack? Zapiszemy sobie, bo tu się to dzieje. To jest bullshit! Come out and fight! Dobrze, dostałeś gnatem. I bardzo dobrze. Gin. Ty też gin. Just die. The same to you. Mutha Fatgirls. Dobrze, napój, koktajl Motora, steampack. Tu już się nic nie da. Tutaj też niespecjalnie jest co.
już jesteś martwy. I ty też jesteś martwy. Żółta farba, na co mi to? Muszę się wrócić. Bo jeszcze nie byłem tam. Czy tu czegoś nie ma przypadkiem? Niestety nie. Niestety nie ma. Dobra, idziemy dalej. O, mamy trudny safe. No dobra, otwieramy. Ha! Ale był trudny. Nabój, nabój 50, nabój do strzelby. Srebrny wisiorek mi niepotrzebny. Nie wiem, gdzie jesteśmy, ale chyba już niedaleko. Nie ma tu żadnych min? Tu nie ma. Hearing shit. Czerwona turet. Dobra, gdzie jest cała wieżyczka? Dobra, ona rozwalona. Ty też rozwalony, dobrze, że. Została ci tylko... I już. Koniec. Koniec z demolowania mi tu osad moich, które... Kij bilardowy, bla bla bla, nic nie masz. Naprawdę nic już nie masz. Pracownia rusznikarska. Czerwona turet. Hasło do federalnego magazynu żywności. Nabój. Lekki karabin snajperski. Pojemny metalowy napierśnik. Piesku, co grzebiesz? Nie grzeb. Wieżyczka, wieżyczka. Co tu jeszcze? Welcome. Dzień doberek. Terminal czerwonej turret. Co my tu jeszcze mamy? Mielonka, Coca-Cola Quantum. Tu łóżka. Nabój. Pióre. Nadziewane, a tu co jest? Wademekum amerykańskich sił specjalnych.
Trudniej się wykryć, kiedy się skradasz. No to super. Też się cieszę. Nie martw się, siostro. Cholera, przepraszam, siostrzyczko. Nie wiem, co się stało. Pilnowałem wejścia, jak mi kazałaś. Pomocnicy Toma wieżowca zwiewali, a tu nagle bam. Pamiętam jakąś pozaklejoną twarz i dalej nic. Obudziłem się tutaj w browarze. Bintown z tą ohydną gębą Toma uśmiechającą się do mnie. Jak dotąd byli dla mnie dobrze, ale to chyba dlatego, że chcą naszego jedzenia. Nic im nie oddawaj, siostrzyczko. Jakoś się wydostanę. Okej. Do mojej siostry czerwonej. Musisz przysyłać więcej tych ciastek. Tom powiedział, że inaczej posieka mnie na kawałki. Boję się, on jest naprawdę przerażający. Proszę, wyprzyślij ciastka. Pomyśl o swojej siostrze. O mnie. Proszę, pomóż. Lili. Czerwona, to ja, Lili. Nie wiem, jak długo pozwolą mi żyć. Jeśli dalej będziesz wysyłać takie marne paczki, nadziewane jajka, no daj spokój. Od tego zależy moje życie, Czerwona. Słyszałem, jak rozmawiali o tym, co mi zrobię. Jeśli następna przysyłka nie będzie lepsza, nie zapowiada się ciekawie. Dość tych jajek. Czyli troszkę ją tam porwali, siostrę czerwonej, wynika z tego ci bandyci tego Toma jakiegoś tam. Nie mam takiego sejfu na ścianie. I szantażowali ją, żeby dostać więcej żarcia. No pewnie głodowali, no bo to ciężki temat z tym jedzeniem. Zobaczymy, jak hasło do terminalu. Zobaczymy, mit zgodny 0, czyli EE nie będzie, ani T, to może look też zgodny 0. To join może. Nie? Send. Nie udało się. No cóż, trudno. No dobra. To w końcu odblokowałem ten cholerny terminal. Zobaczymy, co tam napisali. Bydlaki z Bintown. Siostra złapała paru zbirów Toma wieżowca, którzy kręcili się przy wejściu. Przesłuchaliśmy ich, wygląda na to, że to płynna dieta im nie służy, w związku z czym Tom zamierza tu wparować i ukraść nasze jedzenie. Już widzę, jak ci pijani idioci sobie z tym poradzą. Lili zniknęła. Ferajna Toma wieżowca zaatakowała dziś magazyn. Zrobił się straszny bajzel i młoda przepadła bez śladu. Wysłałem ludzi na przeszukiwania, ale obawiam się najgorszego. Jeżeli jakimś cudem wpada w ręce Toma, to wyrwę temu fiutowi serce i przybiję je do ściany. No, niezłe teksty. Dorwał ją. Kurwa, masz, tą złapał Lili. Każe jej pisać listy z prośbami o zaopatrzenie. Mówi, że ją potnie, a jeżeli go oleją. Próbowałem zorganizować akcję ratunkową, ale chłopaki osudzili mój zapał. Powiedzieli, że Tom by ją zabił, jeżeli zaczęłaby wierzgać. Dobra, dam temu kutasiarzowi żarcie, ale najpierw muszę nasze kundle je obszczają. Coś tu nie gra. Dostałem kolejny list od Lili, ale coś mi w nim nie gra. Za co się do mnie perczerwona, a przecież wie, że nie wnoszę tej ksywy. Chyba coś poszło nie tak. Tom ma nasze żarcie, więc zaczął robić nabór do swojej bandy. Podeślę mu jednego z moich ludzi. Może on ogarnie co i jak. Kurwa, kurwa, kurwa. Gość, którego wysłałem do browaru Bintown, twierdzi, że Lili tam nie ma. Tom pewnie ją gdzieś przerzucił. Rozpuściłem wici, może ktoś ją znajdzie. Trzymaj się, młoda. Idziemy po ciebie. I wieżyczki dezaktywuj. Wyłączanie, no i co? Działa, 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 czy nie działa? No to już wszystko załatwiliśmy. Piesek Leszek za nami idzie. Przed nami. Właściwie to im przeszkadza. No ale dobra. Jak jest z mapą? Co my tu odwiedziliśmy? Mapa okolicy. Gdzie jestem w ogóle? Widzicie się tu? A tu jestem. Tu przyszedłem. Tu muszę iść. No dobrze. No
To idziemy, zabiliśmy czerwoną taret. Jest coś, czy nic nie ma. Zastawiony gratami. No i dobrze, wyjdziemy gdzieś, tylko gdzie my wyjdziemy w ogóle? Bo to nie jest to samo wejście, którym przyszliśmy. Samotna kaplica. To wejście do magazynu żywności było w kaplicy? O-o. Jakiś trup. Kolejny trup. Bandycki ochraniacz na rękę. Wiewiórka na patyku. Gdzie my właściwie jesteśmy na mapie? Aha, tutaj jest samotna kaplica. Magazyn żywności ArcJet Systems. No i dobrze, słoneczna wspólnota. A tu co? Kto mnie zauważył? Bramin mnie zauważył. Tu kolejny bramin. A na górze co jest? Dobra, idziemy w tamtą stronę. Co chłop znalazłeś? Gdzie ty jesteś już, psie? Nie wiem, co znalazłeś i w sumie mnie to nie interesuje. Idziemy oddać zadanko. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. O proszę, jest. Oczywiście. Are you glad you decided to support the Minutemen now? Of course. It's good to know we've got each other's backs. No i dobrze. Poinformuj mieszkańców o operacji. Powstrzymaj grabieże. Dostałem kolejne punkty doświadczenia. Zadanie Minutemenów zaliczone. I jest super. Mut owoc dostał się. I ja się w tym miejscu z wami żegnam. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Do zobaczenia i cześć. Pa, pa.